Tomek Gargula, gościem BoxingNews.pl po 17 zwycięstwie na zawodowym ringu nad zwycięstwie nad Sebastianem Skrzypczyńskim. Powiedz Tomek przede wszystkim, czy odbyło się bez żadnych kontuzji, bo wiemy, że już za miesiąc twoja bardzo ważna walka na Polsat Boxing Night z Maciejem Miszkinem. Nie, jest wszystko dobrze. Jestem trochę w innym części przygotowań. Ta walka po prostu tak się odbyła, ponieważ ja nie chciałem zawieść z danego słowa, które dałem. Obiecałem Tomkowi Babilońskiemu 4 tygodnie temu, że zaboksuję, czy 5 tygodni temu, gdy mi złożyło ofertę. I zaboksowałem. W międzyczasie pojawiła się propozycja boksowania w Boxing Night. Ale ja już nie chciałem się wycofywać z tej walki, ponieważ jestem słownym człowiekiem. Obiecałem, słowo dotrzymałem, wyszłem, zaboksowałem. Teraz chwilę odpocznę, wracam do treningów, no i w Łodzi będę boksował następną walkę. Czy Sebastian Skrzypczyński zaskoczył cię czymś w tym pojedynku, czy jednak spodziewałeś się takiego obrotu sprawy? No to był bardzo mocny pojedynek, bardzo silno, agresywnie napierał, wkładał w swoje ciosy potężną siłę, a ja dzisiaj jestem... Nie miałem tego czucia, nie miałem tego balansu. Taki dzisiaj dzień. Przyjąłem sporo mocnych ciosów, ale to mi się sprzyda, ponieważ teraz wiem, że potrafię wytrzymać mocne ciosy. Dawno, od momentu wyjścia z więzienia, tej długiej przerwy, nie miałem takiej możliwości sprawdzić odporności na ciosy. Dzisiaj ta odporność była sprawdzona. W głównej walce wieczoru gali Polsat Boxing Night Tomek Adamek zmierzy się z Przemysławem Saletą. Jaki jest twój typ na ten pojedynek? Kto twoim zdaniem jest tutaj faworytem? Faworytem Tomasz Adamek. Tomek Adamek wygra, jak rozumiem. Kto wygra? To jest boks. To jest boks. Czasami jest tak, że zawodnik, który jest skazany na porażkę, wygrywa walkę. Zresztą nie tak dawno oglądałem walkę Głowackiego. I wydawało się, że tą walkę przegra. A wygrał w takim stylu, że naprawdę czapki z głów. A jakie widzisz atuty u swojego najbliższego rywala Macieja Miszkina? Gdzie twoim zdaniem będzie największe zagrożenie z jego strony? Myślę, że będzie podobnie boksował do Skrzypczyńskiego. Czyli szedł do przodu i napierał. Bił krótkie ciosy, sierpy. Także myślę, że to tak będzie boksował. Dziękuję Tomek i powodzenia na Polsat Boxing Night.